Ja po prostu was nie poznaję. Jakie wy jesteście uroczyste, jakie odświętne. Po prostu aż musiały niektóre dzieci mi powiedzieć, jak mają na imię. No mówię, skąd wyście przyszli? Takie ładne dzieci, a to nasze z przedszkola. A dlaczego wy tak ładnie się dzisiaj ubraliście? Jakie święto dzisiaj w przedszkolu, czy co? Dzień przedszkolaka! Dzień przedszkolaka, czy jakiś inny dzień? Dzień nauczyciela. A słuchajcie, a w przedszkolu, kto jest nauczycielem? Czy znacie jakiegoś nauczyciela w przedszkolu? Znacie? Siostra dyrektor jest nauczycielem? No dobrze, a czy jeszcze jakiegoś nauczyciela znacie? Kogo jeszcze znacie? Jak jeszcze ma pani nauczycielka w przedszkolu na imię, w naszym przedszkolu, proszę? Przepraszam. Pani Iwona, dobrze. Gdzie ta pani Iwona jest? Proszę, właśnie nie ma jej. A jeszcze jakąś znacie panią nauczycielkę w naszym przedszkolu? Panią. Pani jak? Pani Kasia, bardzo dobrze, nie wstydź się. Proszę, kogo jeszcze znacie? Siostrę Danutę. Siostrę Danutę. Siostrę Iwonę. Dobrze, kogo jeszcze? Jeszcze kogoś? No. Proszę bardzo. Panią Patrycję. Bardzo dobrze, kto jeszcze jest nauczycielem w naszym przedszkolu? Pani Halinka. Bardzo dobrze, kto jeszcze? Proszę. Pani Sylwia. Czy jeszcze kogoś znamy? No. Pani Violeta. Pani Violeta. Porozglądajcie się dobrze, dzieci, tak tutaj. Może do tyłu, tym razem spójrzcie. Kto tu jeszcze jest nauczycielem w naszym przedszkolu? Proszę bardzo. Pani Zosia. Pani Gosia. Bardzo dobrze. Pani Gosia. Kto jeszcze? Jeszcze wymienicie jakąś panią? Popatrzyliście dobrze z tyłu? A może jakiś pan jeszcze jest, co? Mateusz, proszę. Pan Stefan, pani Agnieszka, pani Dorota i pani Kamilka. Kto jeszcze? A kto tu jeszcze siedzi z tyłu? Tak, zobacz, tak, zobacz, tak uroczyście, na wysokich krzesłach, prawda? Bo to wszystko nauczyciele nasi. Kto tu jeszcze jest? No, rodzice. Rodzice. Dobrze. Wszyscy rodzice przyszli? Nie. Nie, dlaczego? Popracują, prawda? Ale przedstawiciele z rady rodziców przyszli. Ale jeszcze kogoś nie wymieniliście. Popatrzcie, kto jeszcze tam siedzi? No. No. Siostry. Tak, a jak te siostry mają na imię, pamiętacie? Które tak zawsze patrzą, kto wchodzi do przedszkola, witają nas, prawda? Jak te siostry mają na imię? Siostra Krystyna. Bardzo dobrze, siostra Krystyna, a ta druga siostra, która jest... Siostra Danuta, a jeszcze jak na imię ma ta siostra, która siedzi koło pana Stefana, wiecie? Ja sama będę miała problem. Dzieci kochane, ta siostra ma na imię siostra Anastazja, siostra Kalina, siostra Janina, aż trzy imiona. Najczęściej mówimy siostra Kalina, tak? Siostra Kalina. Dobrze, kochane dzieci, teraz już wszystkie na mnie. Czy wszystkich wymieniliśmy nauczycieli? Wszystkich? A jeszcze ktoś nas kameruje nam. Kto to tam stoi na tym krzesełku i nas kameruje, co? Kto to jest? Jak ta siostra? Jak ona ma na imię? Siostra Małgorzata. Siostra Małgorzata. Właśnie, już chyba wszystkich wymienili.
chwileczkę jeszcze zaklaszczemy naszym paniom i poprosimy rodziców, z Rady Rodziców, żeby też przemówiły do nas. Wszyscy pięknie oklaski dla naszych pań. Prosimy rodziców. Posłuchamy teraz, dobrze zabijamy się w słuch. Nasi rodzice coś nam chcą nam powiedzieć. Szczęść Boże, witamy serdecznie i dziękujemy za tak uroczyste powitanie nas i przyjęcie. Jako Rada Rodziców bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim siostrom, wszystkim pracownikom przedszkola za stworzenie tak wspaniałego, przyjaznego rodzinie miejsca. Wydaje mi się, że wdzięczność dzieci widzą Państwo, widzą siostry na co dzień, ten wspaniały uśmiech. Czasami jeszcze maluszki płaczą rano, ale ja już jestem tą mamą, która w sobotę słyszy: mamo, a kiedy jest przedszkole? Czy dzisiaj idę do przedszkola? I wiem, że więcej rodziców to słyszy rano. Bardzo serdecznie za to dziękujemy. Ja z perspektywy rodzica, który już ma roczne doświadczenie tutaj z Państwa przedszkola, ja czuję się tutaj wspaniale, odbierając córkę rano. Ojeju! Właśnie tutaj nasz Janek też już chyba po prostu chciał zostać. Ja odbierając córkę po południu czuję taką niesamowitą radość, która płynie od Państwa. I ja serdecznie za to dziękuję. Jako Rada Rodziców życzymy Państwu wielu łask na ten najbliższy rok. Mam nadzieję, że w przyszłym roku też będę miała okazję się spotkać, bo tak tutaj chyba już jestem takim dyżurnym rodzicem tego dnia. Jeszcze raz wielkie serdeczne dzięki. I tutaj od Rady Rodziców coś słodkiego, żeby jeszcze bardziej ten dzień osłodzić. Zobaczcie, dzieci, pani Agnieszko, wciągnij tutaj bliżej nas. Jaki piękny tort, widzicie? Ale będziemy jeść, tak? No bardzo dziękujemy rodzicom. Będziemy za chwileczkę smakować, prawda? Nasze dzieci z najmłodszej grupy chciały powiedzieć piękne dziękuję dla wszystkich pań i sióstr w postaci tańca wesołego.